Dzień dobry, moje kochane. Nagrywam się tutaj dla Was, ponieważ jestem w Krakowie. Jutro i pojutrze prowadzę intensywne warsztaty, ustawienia dla pięknej grupy kobiet. W związku z tym nie będzie niedzielnych opowieści przy kawie, a poczułam, że chcę tutaj do Was wpaść i powiedzieć parę słów, zwłaszcza, że zainspirowała mnie jedna z moich dziewczyn na sesji. Tutaj towarzyszy mi, zobaczcie, Tamara Łępicka mi towarzyszy w tle. Bardzo fajne miejsce. Bardzo się tu dobrze czuję. Zaraz wybywam na śniadanko, a nagrywam się, bo nie robię na żywo, bo jest, nie wiem dlaczego, jakiś słaby internet tutaj, więc pomyślałam, że lepiej, żeby wrzucić po prostu filmik. No i zainspirowała mnie jedna z dziewczyn na sesji, ponieważ opowiadała mi o tym, że ma teraz trudny czas w życiu, taki dołek, znacie, wszystkie znamy dołki, że wszystko się wali, że jest roztrzęsiona, że w ogóle źle śpi, ciężko jest w ogóle poczuć, chociaż przez chwilę, wyrzucić ten chaos z głowy. No jest generalnie w dołku, w smutku, w złości, w takiej beznadziei. No i w związku z tym mówi, no i wiesz, i dlatego właśnie ostatnio kompletnie zarzuciłam medytację, zarzuciłam oddech, zarzuciłam mój dziennik wdzięczności i te wszystkie rytuały, które mają nam pomóc po prostu lepiej żyć. Ja wtedy ją zapytałam, czy myje zęby. Ona już czuła, co się święci, więc zaczęła się śmiać. No i zobaczcie, dziewczyny, i to jest właśnie to. Tak? Tu mi się wali, wszystko, jestem w dołku, w ogóle czarna dupa. No ale zęby myję. Pod prysznic idę. Może jem nieregularnie, ale jednak jem. I popatrzcie, to jest właśnie to, że to, co nam powiedziano, że trzeba, no bo trzeba przecież mieć zęby, trzeba cokolwiek zjeść, tak? Zresztą no, żołądek, chociaż niektórym się ściska w stresie i nie jedzą, ale generalnie no, z głowy, z rozumu coś jemy. Te wszystkie rzeczy, które nam powiedziano, że trzeba robić, to my je robimy niezależnie od sytuacji. Niezależnie, czy coś złego się stało. Oczywiście w tym pierwszym momencie czasem się tam, nie wiem, dwa dni nie umyjemy, czy tych zębów nie umyjemy, chodzimy, wiecie, ze strąkami i tak dalej. To też jest naturalne, ale generalnie w takim codziennym życiu raczej tego nie odpuszczamy. Natomiast rzeczy, które nas wspierają w naszym spokoju wewnętrznym, w naszym dobrostanie, odpuszczamy jako pierwsze. To jest niesamowite, nie? Popatrzcie na to, że to jest kompletnie bez sensu. W czasie, kiedy my najbardziej potrzebujemy tego bycia przy sobie, tego zatrzymania, tego uspokojenia myśli, tego poszukania tego miejsca w sobie, tego spokoju wewnętrznego, bo ono tam jest, to miejsce. Ja mówię często w medytacjach, że to jest tak jak ocean, tak? Na powierzchni oceanu szaleje burza, ale na dnie, w głębi oceanu jest zawsze cisza. I my to miejsce ciszy mamy w sobie. Tylko no, musimy sobie dać szansę, żeby do niego pójść, żeby go odnaleźć, żeby je odnaleźć na nowo. Natomiast pierwsze co, to my właśnie przestajemy dbać o te rzeczy, które pomogą nam utrzymać ten spokój. Paradoks, nie? Kompletnie bez sensu. Właśnie wtedy, kiedy potrzebujemy tego najwięcej, tego takiego, nie wiem, odcięcia się, pójścia na spacer, pomedytowania, zostawienia na chwilę tych wszystkich spraw, myśli, ludzi, tego natłoku, żeby odzyskać równowagę i wtedy łatwiej nam stawić temu czoła, zmierzyć się z tym, zrobić to, co potrzebne, tak? Natomiast my jako pierwsze to z tego rezygnujemy. I oczywiście moja klientka zaczęła się śmiać i już od razu wiedziała i mówi, no tak, wiem, co chcesz powiedzieć. I mówię, no właśnie, w czasie, kiedy najbardziej potrzebujemy siebie, czyli w tych trudnych momentach, my siebie od razu odrzucamy.
No bo czym są medytacje, czym jest zatrzymanie, czym jest pójście na spacer czy oddech? Jest byciem przy sobie, jest jakby zadbaniem o tym, żebym ja dorosła, była przy swoich emocjach, a emocje to dziecko, tak? Czyli żebym ja dorosła, była przy tej dziewczynce, która jest zła, smutna, zrozpaczona, czuje się samotna i tak dalej. To my to jako pierwsze kasujemy. A przecież w takich chwilach my mamy stanąć przy sobie w pełni, powiedzieć, jestem przy tobie, nie jesteś sama, kochani. I zresztą kiedyś na jakimś live chyba coś takiego powiedziałam, że dla mnie miarą naszego rozwoju, tego wiecie, czy ja już jestem taka oświecona, czy jeszcze jednak nie, i miarą tego rozwoju, tej naszej ścieżki, na której idziemy, jest właśnie to, jak traktujemy siebie w trudnych momentach. Czy my siebie podrzucamy innym też, czyli porzucamy siebie, zostawiamy, zdradzamy i chcemy siebie podrzucić innym, czyli idziemy po wsparcie do partnera, do matki, do przyjaciółki. No i tutaj różnie to bywa, tak? Często jesteśmy narażone na odrzucenie, czyli zobaczcie, boimy się odrzucenia, ale z pozycji dziecka, naiwności dziecka, narażamy się na przykład na odrzucenie, bo idziemy do osoby, która wiemy, że nie zrozumie, albo wiemy, że wielokrotnie nam nie dała tego wsparcia. My często tak do matki chodzimy. Także tym razem ta mama zrozumie, pochyli się, powie dobre słowo i zapominamy o tym, to jest dziecięce, tak? Zapominamy o tym, że 100 razy wcześniej tego nie zrobiła. Więc niby dlaczego ma to teraz zrobić? Więc my mamy być przy sobie. My siebie nie odrzucać. Ja dużo ostatnio mówię o odrzuceniu, no bo już we wtorek spotkanie o 20 o właśnie o lęku przed odrzuceniem, o tym, że my ciągle jesteśmy w takiej dziecięcej znowu czujności, bo się nie spodobam, bo on będzie niezadowolony, bo ona będzie na mnie zła, bo ona się na mnie obrazi. I robimy rzeczy przeciwko sobie, które nie są zgodne z nami, dopasowujemy się, dostosowujemy się, spełniamy oczekiwania, no bo się boimy tego odrzucenia. To jest, wiecie, to jest ten pierwotny lęk, który, jeżeli sobie go nie uświadomimy, to on nami rządzi. Bo to jest ten lęk, wiecie, zapisany w tym gadzim mózgu, że my bez plemienia, bez społeczności, my zginiemy. A małe dziecko, no to już w ogóle, tak? I teraz my ten lęk mamy zapisany, jak wiele innych instynktów przetrwania, innych schematów, które mają nas zabezpieczyć, tylko jeżeli my się z nim nie spotkamy, my się z nim nie zmierzymy i nie zobaczymy, my jako dorosłe, nie zobaczymy, że no prawda jest taka, że ja nie umrę, jak mnie facet zostawi. Prawda jest taka, że ja nie umrę, jak matka się obrazi. Tak? To już nie jest kwestia przetrwania, że my mamy sobie uświadomić, poczuć, że ja jestem odrębną jednostką, jestem osobnym istnieniem, które jest w stanie o siebie zadbać. Nie potrzebuję tego, żeby mamusia się uśmiechnęła, nie potrzebuje tego, żeby partner poklepał po główce albo, nie wiem, przytulił i powiedział, dobrze, okej, rób tak, jak uważasz, a my ciągle i ciągle tego przyzwolenia, tego poklepania szukamy. A u źródeł tego, dziewczyny, jest lęk przed odrzuceniem. No bo jeżeli ja zdecyduję się na coś, nie wiem, na studia, na wyjazd, na podjęcie nowej pracy, czy cokolwiek, czyli nawet zmianę koloru włosów. A propos, mi się przypomniało teraz, że to chyba parę lat temu była, przyszła do mnie klientka, która miała dorosłe dzieci i powiedziała, że miała tak około 50, przefarbowała się na czerwono, bo zawsze o tym marzyła i gdy jej córka wróciła do domu, to, czekajcie, ja tu mojej biżuterii pięknej nie założyłam, no jak to jest możliwe?
Jak to jest możliwe? Mój pierścionek z Krety, zobaczcie, jaki ładny. Przepraszam, tak rzuciłam okiem na moją biżuterię tu leżącą. Tak, i jej córka wróciła do domu i powiedziała: Boże, mamo, co ty z siebie zrobiłaś? Wiecie, co ona zrobiła? Zgadujcie. Poleciała do fryzjera i wróciła do swojego koloru. Ja nie mogłam w to uwierzyć. Zobaczcie, matka, i to jeszcze wobec córki, nie? Gdzie to matka ma być dorosła? A to jest moje dziecko, to jest moja córka. Córka się skrzywi, no to ja przefarbowuję z powrotem, mimo że ja o tym marzyłam. I popatrzcie, tak boimy się odrzucenia świata zewnętrznego, że odrzucamy siebie. To jest świetny przykład z tymi włosami. Tak? Czyli ja marzyłam o tych włosach, cieszyłam się jak dziecko, poszłam sobie zafarbować włosy i wystarczyło, że córka, zresztą ktokolwiek by to był, tak, się skrzywiła. Ja od razu zostawiam moje marzenia, moją radość, to co ja czuję i robię to, co jej się spodoba. To jest piękny, idealny przykład na to, jak działa lęk przed odrzuceniem. I to jest ten paradoks, który jak ja sobie zmysłowiłam, to myślę, to jest niesamowite, że my tego nie widzimy. My tak bardzo boimy się odrzucenia świata zewnętrznego, czyli naszych bliskich, otoczenia, społeczeństwa, chociaż nie wiadomo, kto to jest tak naprawdę, to społeczeństwo, sąsiadka, kto to jest. Tak bardzo się tego boimy, że odrzucamy siebie. I dlatego czujemy się coraz bardziej odrzucony, niechciany, bo my siebie nie chcemy. Tak, jeżeli ja pozwalam sobie odebrać moje marzenie, pozwalam sobie odebrać moją radość, potrzebę jakąś, mam potrzebę, nie wiem, no właśnie, chodzenia w kolorowych ciuchach, tak? Ale ktoś się skrzywi i powie, nie, w twoim wieku, nie, no co, ty chyba zwariowałeś, tak? To ta opinia czyjaś jest ważniejsza niż to, co ja czuję. I wtedy zawsze, dziewczyny, zawsze wtedy będziemy się czuć odrzucone. Nie ma innej opcji. Jeżeli ty umniejszasz to, co czujesz, jeżeli ty umniejszasz swoje pragnienia, marzenia, potrzeby, to, co czujesz, że na przykład czujesz na coś niezgodę, a mimo to to robisz, to zawsze się będziesz czuła odrzucona. Mnie zniwelujemy tego lęku poprzez zasługiwanie, dopasowywanie i skakanie na dwóch łapkach wobec otoczenia, bo będziemy czuć bardzo głęboko, coraz bardziej, że my nie jesteśmy dla siebie ważni. Czyli ten lęk pierwotny przed odrzuceniem, tę ranę odrzucenia, którą niesiemy z dzieciństwa, o tym będziemy dużo na tym spotkaniu mówić, że to nie musi być żadna patologia, to wystarczy, że dziecko było w inkubatorze po urodzeniu. Przecież dziecko nie rozumie, że musi być w inkubatorze. To było, że mama nie karmiła na czas. To znaczy inaczej, właśnie karmiła na czas, to jest mój case, tak? Że pani doktor powiedziała co 3 godziny, więc ona mnie zostawiała, moja mama, na 3 godziny, no bo tak pani doktor powiedziała, autorytet, nie? Albo to, że to też są częste historie. Pojechali rodzice ze mną do babci, ale nie chcieli, żebym płakała, więc mnie zostawili i się wymknęli po cichu. Aż mam ciarki teraz, tak? Dziecko tego nie rozumie. Ono nagle czuje, że porzucili mnie. No i oczywiście te wszystkie drobne sytuacje, kiedy mama nie chciała przytulić, bo była sfochowana, to też na ostatniej sesji miałam. Ja chciałam się, mówi moja klientka, było mi smutno i źle, mama się obraziła na mnie, tak strasznie mi było z tym źle, tak strasznie się chciałam przytulić. Ja mówię, idź, nie chcę na ciebie teraz patrzeć, nie chcę teraz cię przytulać, tak? Setki, dziesiątki, setki takich małych sytuacji, które pokazały nam, że nie jesteśmy ważne, że nasze emocje nie są ważne, że nasz smutek dziecięcy nie jest ważny, że mama jest w swoim świecie z różnych powodów, bo ma swoje kłopoty. Oczywiście jako dorosły możemy to rozumieć, dorośli, ale jak dziecko tego nie rozumie,
Mama nie miała czasu. Mówię głównie o mamie, bo te pierwsze 3 lata życia, no to jest jednak głównie mama, tak? Tata oczywiście też jest ważny, natomiast ten, mówię o tym takim pierwszym czasie. Dziecko tego nie rozumie, czuje się po prostu odrzucone. I teraz dzisiaj my tę ranę odrzucenia niesiemy, ale zamiast skupić się, zająć się, zaopiekować się uleczeniem tej rany w sobie, to my szukamy plasterków. Rana jest wielka, jątrząca się, a my plastereczki, plastereczki, żeby się uśmiechnął, żeby mnie chciał, żeby mama mi powiedziała dobre słowo, żeby przyjaciółka powiedziała, czy zrobiła coś, żeby mi pokazać, że jestem ważna, tak? Oczywiście, że nasi bliscy też są ważni, natomiast ponieważ ta rana jest w nas bardzo głęboko i to jest rana wewnętrznej dziewczynki, to świat zewnętrzny jej nie uleczy. Nie uleczy jej dziewczyny. Patrzę na to ze smutkiem często, jak my, sama zresztą też to robiłam wiele lat, jak my szukamy tego na zewnątrz właśnie. Czyli co jest tym plasterkiem? No plasterkiem, facet jest plasterkiem. Jak on mnie będzie chciał, no to ja już się będę czuła dobrze. Plasterkiem jest matka, gdzie idę po raz setny, 500, może tym razem dostanę dobre słowo. Albo rodzina, no bo rodzina jest przecież najważniejsza. Zrobię tę urodziny dla tej rodziny, zaproszę ich jak co roku, bo oni tego oczekują i się postaram, zrobię, nie wiem, po prostu będę, wiecie, najlepszą kucharką świata, zrobię wszystko co najlepsze, pięknie, może będą zadowoleni, może poczuję się przynależna. A wychodzi jak zawsze. Ktoś się skrzywi, ktoś ma zły humor, ktoś powie, ale to ciasto mi nie smakuje, facet ma dużo pracy, nie ma czasu, nie zadzwonił, matka, no jak zwykle, tak? Ja jej mówię, że mam trudny czas, trudną sytuację, a ona mi mówi, że jej ciśnienie skoczyło. To też są case'y moich klientek, tak? Nawet był taki, słuchajcie, taki mi opowiedziała jedna z dziewczyn, że poszła powiedzieć mamie, że właśnie się okazało, że ma raka, a mama jej powiedziała, że ma problemy z wątrobą, czy boli ją wątroba, czy coś takiego. Wiecie, no jak się nie poczuć odrzuconą w tej sytuacji? Tylko lekarstwem, jeszcze raz to powtórzę, nie jest akceptacja z zewnątrz na to poczucie odrzucenia, na ten lęk. Nie jest i nigdy nie będzie. Bo ona raz jest, raz nie ma, jest krótkotrwała, nie, w ogóle jest związana często w ogóle nie z nami, czyli z warunkami zewnętrznymi, bo ktoś po prostu na przykład nie ma czasu. Albo nie umie okazywać miłości w taki sposób, jak my sobie życzymy. Więc nigdy to nie będzie lekarstwo. Jedyne lekarstwo jest w tobie, żebyś ty stanęła do tego, do tych wszystkich trudnych emocji tej dziewczynki, żebyś zobaczyła, że to jest stamtąd. Że to, że dziś tak strasznie boisz się, że twój facet będzie niezadowolony, skrzywi się, czy powie, że coś mu się nie podoba, to tak naprawdę płynie z tego, że twoja mama to robiła. I tak strasznie się wtedy tego bałaś, tak strasznie pragnęłaś, żeby ona cię przytuliła, żeby powiedziała, że jesteś ważna. Ale ona tego nie zrobiła. I dzisiaj się nadal boisz i szukasz u faceta i u innych ludzi. Ty masz zobaczyć, czy to płynie stamtąd i stanąć do tego jako dorosła, poczuć, zrozumieć, doświadczyć, że po pierwsze dziś nie umrzesz, że to jest dziecięce, że to jest po prostu w twoich komórkach ten program, ale jak to powiedzieć, no nie zależysz już tak od innych, jak wtedy, jak byłaś dzieckiem i zacząć się uczyć dawać sobie to, czego potrzebujesz, czyli to, od czego zaczęłyśmy, to, co na początku powiedziałam, tak? Pobyć przy sobie, zatrzymać się, utulić się w smutku, mieć szacunek dla tego, co czujesz. A my umniejszamy to, co czujemy, bo ważniejsza jest opinia innych. I
swój ból, swoje cierpienie, swój smutek, czy cokolwiek to jest, unieważniasz, bo ktoś coś powiedział. Czujesz to? Ty siebie odrzucasz. Masz poczuć, że to ty to sobie robisz. I to jest też o takim zaniechaniu właśnie. To pytanie, czy myjesz zęby, jak ci źle. Że my często odkładamy wszystko to, co dla nas ważne. To jest dla mnie takie zaniechanie dbania o siebie, bycia przy sobie, bo obowiązki, bo coś, bo dzieci, bo nie mam czasu. I nawet zobaczcie to spotkanie najbliższe o tym lęku przed odrzuceniem. Ono zdobyło najwięcej głosów na grupie Szczęśliwe w każdym wieku, jako mega potrzebne. A teraz widzę, że dziewczyny, które głosowały za tym, wcale się nie zapisują na to spotkanie. No bo nie ma czasu, bo szkoda 59 zł, bo wam ważniejsze sprawy, bo mi się teraz wszystko wali. No właśnie dlatego, że ci się wali, dlatego, że zostawiasz siebie, dlatego, że zajmujesz się innymi, właśnie dlatego masz przyjść. A nawet jak nie do mnie, to nie wiem, do kogoś innego. Ale nie zostawiaj na litość boską siebie znowu. Bo wszystko inne jest ważniejsze. Jak ja słyszę, nawet na akademii, mam teraz, prowadzę akademię online, ja rozumiem, że czasem są wyjątkowe sytuacje, ale przecież te daty znamy wcześniej, dziewczyny. I coś jest ważniejsze. Jeżeli jest ten grzech zaniechania dbania o siebie, bycia ważną, stawiania siebie na pierwszym miejscu, zwłaszcza wtedy, kiedy jest ciężko, zwłaszcza wtedy, kiedy masz dołek, to zawsze będziesz się czuła odrzucona. Zawsze. Nie ma innej możliwości, kochana. Przestaniesz się czuć odrzucona, kiedy powiesz, ja jestem ważna, ale nie na zasadzie, ja jestem pępkiem świata, jestem najważniejsza. Nie o to chodzi w ogóle. Chodzi o to, że ja jestem ważna dla siebie. Moje emocje są ważne, szanuję je. Nie umniejszam, nie odrzucam, nie udaję, że ich nie ma. Nie, no dobra, przykro mi się zrobiło, ale przecież tutaj on jest ważniejszy albo ona jest ważniejsza. Nie robię tego sobie. Znajduję czas na zamyślenie też. Niech to będzie 5 minut. Oddychać, poczuć siebie. Powiedzieć sobie, jestem ważna i jestem przy tobie, kochanie. Wiem, że ci teraz ciężko, ale razem przez to przejdziemy. A my tego nie robimy. Jest coraz gorzej i coraz gorzej. I mówimy, co jeszcze wtedy często mówimy? Ten cały rozwój osobisty nie działa. No przecież ja tu medytowałam. Ja tu robiłam różne rzeczy. Poszłam na kurs. Poszłam na warsztaty i w ogóle to nie działa, bo jestem w dołku, jest mi źle. Ja mówię, a co robisz dla siebie codziennie? Ile czasu dla siebie znajdujesz codziennie? No, nie mam czasu. Nie mam czasu, nie mam pieniędzy. No to masz to, co masz. I się nie dziw, dziewczyno kochana moja. I się nie dziw, że jeżeli ty siebie porzucasz, to będziesz się czuła porzucona, odrzucona, niechciana i nieważna. Ta-dam! Z tym do was przychodzę. Lecę sobie na śniadanko do cudnej kafejki. I przypominam, że już najbliższy wtorek, 24 października, jest spotkanie rozwojowe, czyli forma mini warsztatu online, intensywnego, dla tych, które mówią, że nie mają czasu, dla tych, które mówią, że nie mają pieniędzy, bo 59 zł, jak masz telefon, masz internet, to myślę, że możesz wydać. Po to są te mini spotkania, żeby każdy mógł wziąć w nich udział i nie, żeby nie było wymówki. Więc mam nadzieję, że widzimy się już we wtorek, bo właśnie o tym porozmawiamy. Będą ćwiczenia po to, żebyś poczuła, że tylko ty już jesteś. Nie ma nikogo innego. Ty jesteś do tego, żeby zaopiekować się tą raną, żeby uleczyć ten lęk. Nie ma już nikogo innego. Tu pod tym filmikiem będzie link do tego spotkania. Spotkanie potrwa około 2 godzin. Warto zadbać wtedy właśnie, żeby nikt nie przeszkadzał, żeby być w miejscu, gdzie czujesz się dobrze, bezpiecznie, gdzie odcinasz się od całego świata. I to też jest sprawdzian
Na ile jesteś dla siebie ważna? Bo część osób też jest tak, że wykupują warsztaty, właśnie te spotkania, a potem co chwilę ktoś im wchodzi do pokoju, co chwilę ktoś czegoś od nich chce, zamiast postawić granice. Zobaczcie, w małych rzeczach widać, jak siebie traktujemy. Także wszystkiego dobrego. Przestań siebie zostawiać i po prostu zrób coś dla siebie. Ja też idę właśnie zrobić coś dla siebie, żeby się wzmocnić, pobyć ze sobą przed tymi warsztatami jutro i pojutrze, mega głębokimi ustawieniami. Następne w listopadzie w Sopocie, 16-17 listopada w Sopocie, więc jeżeli jesteś z Trójmiasta, okolic i masz nieprzepracowane, masz blokady bardzo głębokie, przyjdź, poradzimy sobie z tym. Więc uciekam, dzisiaj odpoczywam, a krakowianki zapraszam dzisiaj o 20 w kawiarni Cytat Cafe na takie luźne spotkanie, niezwiązane z warsztatami, po prostu, żeby się spotkać, pogadać. Wszystkiego dobrego, pa, pa.